Cesarskie. Witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, czy prywatne osiedla powinny być ogrodzone płotami? To temat naszego dzisiejszego programu. W bardzo wielu miejscowościach powstają tego typu inwestycje, prywatne osiedla, ogrodzenia. No jest to i bezpieczeństwo, i porządek, ale są również związane z tym pewne problemy. I o tych problemach z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są, i serdecznie witam pani Joanna Cabaj, była radna miasta Gdańska. Pani jest również ze Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. Witam serdecznie, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Oraz witamy panią Ewę Kruszyńską, mieszkankę osiedla Jasień. Pani jest architektem. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak, jestem architektem. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na materiał filmowy, który przybliży nam ten problem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gabriela Schroeder, to jest program interwencyjny Po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a sprawa, którą podejmujemy w dzisiejszym programie, to sprawa chodnika. Chodnika, którym swobodnie przemieszczali się mieszkańcy Jasienia i Moreny, idąc do szkoły, przedszkola czy na przystanek autobusowy. Jednak od pewnego czasu po obu stronach dobrze utrzymanego i oświetlonego chodnika pojawiły się bramki. Mieszkańcy nie mogą przejść na drugą stronę i korzystać z tego przejścia. Od 2 miesięcy mamy zamknięte przejście na osiedlu Jasień. Mieszkańcy skarżą się na to, że zamknięto nam główny ciąg komunikacyjny, który umożliwiał mieszkańcom, uczniom szkoły podstawowej, dzieciom z przedszkola dojście do osiedli mieszkaniowych, jak również i do kolejki PKM. Właściciel, prezes spółdzielni mieszkaniowej Błękitna Fala spółdzielnia dokonała postawienia dwóch furtek odgradzających najbezpieczniejsze, najszybsze, najkrótsze przejście mieszkańcom Jasienia i mieszkańcom Moreny właśnie tutaj z jednej strony do szkoły i przedszkola, natomiast mieszkańcom Jasienia bezpieczne przejście do kolejki PKM. Jak to teraz czasowo mniej więcej wygląda, żeby dotrzeć do tych ważnych miejsc, o których pani mówiła, jeżeli chodzi o mieszkańców? Niestety władze miasta Gdańska obok tej ścieżki, która była ogólnodostępna, sprzedały tereny deweloperom i ci deweloperzy postawili osiedla zamknięte. Także aby dojść z osiedla Jasień do kolejki PKM, naprawdę trzeba nadłożyć ogromny kawał drogi, kilka kilometrów, aby dojść tutaj do tej stacji. Także jest to naprawdę ogromne utrudnienie dla mieszkańców tak z jednej, jak i z drugiej strony tego przejścia. No niestety polityka władz miasta Gdańska, która pozwalała na to, żeby grodzić osiedla mieszkaniowe, które mają ogromne powierzchnie, hektarowe powierzchnie, no, doprowadza do tego, że rzeczywiście no, mieszkańcy Gdańska niedługo nie będą mieli się którędy przemieszczać. Mieszkańcy obu osiedli zostali jakby odcięci od najkrótszej i bezpiecznej drogi. Droga prowadzi z jednej strony do szkoły podstawowej na Jasieniu i do przedszkola, a w drugą stronę prowadzi i do terenów rekreacyjnych, do stawów, ale też i do przystanku PKM i do przystanków autobusowych. No jest bardzo ważna dla mieszkańców obu osiedli. Ponadto jeszcze jest to, teren tej ścieżki leży przy cieku wodnym i ta dostępność jakby też wynika z tego, że nie wolno grodzić takich terenów ekologiczno-krajobrazowych. Ogrodzenie tych ciągów komunikacyjnych jest zgodne z planem zagospodarowania? Jest niezgodne z planem miejscowym. To jest właśnie plan miejscowy numer 2346. Przeczytam może. Plan zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku. I właśnie numer tego terenu 020D, przeczytam z karty terenu
jakie obowiązują na tym terenie jakby zapisy. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 3 metry. Z dopuszczeniem dojazdu eksploatacyjnego do rowu odwadniającego i potoku siedlickiego łączący teren ulicy Myśliwskiej z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym poza granicą planu. Więc jakby z samego zapisów karty terenu tego planu miejscowego wynika, że obowiązuje 3-metrowej szerokości wolny pas do przejścia, również do przejazdu rowerowego, tak? Sama osobiście zadałam teraz pytanie do prezydenta na temat tego, kiedy zostanie udostępniony ten ciąg pieszo-rowerowy mieszkańcom Piecków Migowa i Jasienia, dlatego że to jest taki ciąg, który łączy te dwie dzielnice. Wcześniej koleżanka radna Anna Golędzinowska zadawała interpelację, to znaczy skierowała interpelację do pani prezydent, też kiedy zostanie udostępniony ten ciąg pieszo-rowerowy. Dostała informację, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego to jest ciąg pieszo-rowerowy dostępny dla mieszkańców. Natomiast jeszcze jest druga sprawa, to jest uchwała krajobrazowa z roku 18, w której miasto Gdańsk podjęto taką decyzję, że żadne tereny nie mogą być grodzone, po pierwsze, to znaczy tereny nowych osiedli, po drugie ciągi wodne, cieki wodne, albo tutaj jest też potok siedlicki dochodzi, nie wolno takich terenów grodzić. Mieszkam tu 25 lat z przerwami i zawsze było to przejście. Kiedyś to było przejście przez poligon. W momencie, jak zaczęto budować osiedla, była tam po prostu ścieżka. Nieutwardzona, zwyczajna ścieżka. Można było przejść, przejechać rowerem. I w pewnym momencie zaczęły się pojawiać drzewka po obu stronach. W pewnym momencie zaczęto tą ścieżkę utwardzać. Potem pojawiło się taki malutki ogrodzony plac zabaw, oświetlenie, takie lampy solarne stoją i pojawiło się to ogrodzenie i furtka, która przez jakiś czas była otwarta i w pewnym momencie została zamknięta. Także taka to jest historia. To przejście zawsze było od lat, od kilkudziesięciu lat. Jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy tam chodzić na tamtą stronę w bardzo wielu różnych sprawach. Dodam jeszcze, że są tam właśnie przystanki autobusowe również i też kompleks handlowy, w którym też są miejsca usługowe, z których korzystamy jako mieszkańcy Jasienia, których nie ma tutaj, a są tam. Sprawa jest tak mniej więcej chyba od początku lipca, z tego co pamiętam, tak? Wtedy już zamknięto tą furtkę. Ukazało się bardzo dużo artykułów w Dzienniku Bałtyckich, komentarzy mieszkańców. Także to nie, no i tak jak wspomniałam na początku, dostałam odpowiedź. Dostałam kopie pism wszystkie, które poszły do Urzędu Miasta i również odpowiedzi. Jeżeli chodzi o błękitną falę, nie wiem. Wiem, że miały się odbyć rozmowy w minionym tygodniu, ale czy się odbyły, nie wiem. Taka była ich wola. No to twierdzą, że mają dobrą wolę, chcą rozmawiać, ale nie wiem, czy to już się odbyło, czy takie spotkanie się odbyło, tego nie wiem. Teren prywatny, wstęp zwolniony, no oczywiście zamknięte. No i co? Miały być rozmowy w sprawie otwarcia furtki i nie ma. W drugim tygodniu września miały się zakończyć. Nic nie wiemy na temat otwarcia tej furtki. No po prostu, no jesteśmy załamani, bo już naprawdę wątpimy, że to się cokolwiek zmieni na naszą tutaj korzyść i na korzyść mieszkańców Moreny. Tak przychodzicie i odbijacie się od furtki. Tak, no i sprawdzamy, bo wiemy, że rozmowy się miały toczyć, wiemy, że coś się powinno dziać, ale tak przychodzimy właśnie i się odbijamy. A tu proszę, już sobie ktoś próbował obejść taką właśnie niebezpiecznym tym, no bo ludzie się, albo dzieciaki, które właśnie biegają.
Dziękuję koleżance Gabrieli Schroeder za przygotowanie materiału. Wracamy do naszej rozmowy w naszym studio. Przypomnijmy, są z nami pani Joanna Cabaj, była radna miasta Gdańska, pani jest ze Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk oraz pani Ewa Kruszyńska, mieszkanka osiedla Jasień. Pani jest również architektem. Pytanie, bo tak bardzo dużo tam już w materiale zostało powiedziane. W jaki sposób reagują na tę sytuację mieszkańcy tego zamkniętego osiedla? Bo przecież dla nich jest to również utrudnienie. Mieszkańcy niestety bardzo negatywnie odbierają tego typu działania, dlatego no, że czują się ludźmi no, po pierwsze i gorszej kategorii, którym nie wolno przejść. Natomiast no, tutaj patrząc na to z takiego rozsądnego punktu widzenia, no to przejście było otwarte i stanowi najkrótsze połączenie osiedli mieszkalnych dla dzieci ze szkołą, przedszkolem, ale również i dla dorosłych, którzy udają się w drugą stronę do kolejki SKM. Dlatego no, utrudnienie jest naprawdę ogromne, ale też no, z drugiej strony takie patrzenie właścicieli tego terenu, którzy niezgodnie z prawem je ogrodzili, że oto oni teraz chcąc negocjować z miastem, to na złość miastu czy mieszkańcom zamkną to przejście, no powinno być niedopuszczalne. Ale to pytanie w takim razie do pani Ewy. Pani Ewo, no bo tam mieszkacie, jesteście, no i jak reagują na to sami ci mieszkańcy tego ogrodzonego osiedla? No bo oni też pewnie wygodniej by im było czasami skorzystać z tego przejścia. No ono, że tak powiem, utrudnia życie nie tylko dwóm osiedlom, o których tutaj wspominaliśmy w materiale, ale również samym tym mieszkańcom w środku. Tam jakby być może, że mieszkańcom to aż tak tego zagrodzonego osiedla nie utrudnia, ponieważ mogą mieć klucz do furtki. Nie wiem, kto ma klucz, czy wszyscy mieszkańcy, czy jakby, czy część osób tylko, tak? Więc i też nie znam ludzi z zagrodzonego, z tego ogrodzonego osiedla. Pytanie również do pani Joanny. Pani Joanno, jako była radna miasta, no, władze miasta są od tego, aby też regulować tego typu no, kwestie sporne. No, tak jak samo jak Warszawa się rozwijała, właściciele domów przy głównych ulicach nie chcieli płacić podatku, z którego były te ulice utrzymywane, sprzątane, później oświetlane, bo stwierdzali, że no, to nie jest ich ulica, oni tu mają obok dom i nie mają zamiaru nic tutaj łożyć. No ale po pewnym czasie wszyscy doszli do porozumienia, że jednak to będzie dobre dla wspólnego dobra. W tym wypadku władze miasta też mają obowiązek przestrzegać prawa. No i skoro to zostało wyłożone, że jest tego typu zakaz, to jak pani na to patrzy i jak długo to może być? Czy tu policja nie może nic zrobić? Czy nie można wezwać, nie wiem, ekipy, która przyjdzie i po prostu usunie najzwyczajniej w świecie to ogrodzenie, a kosztami no to już niech obciąży, że tak powiem, właściciela terenu, który to ogrodził. Tak, ja czekałam cały czas na ten moment, kiedy mają odbyć się negocjacje w Urzędzie Miasta Gdańska wiceprezydenta Alana Aleksandrowicza z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Błękitna Fala. Te negocjacje, chociaż nie wiem, czy to właściwa nazwa, tak nazwał tą rozmowę i wiceprezydent, i prezes jako negocjacje. No, moim zdaniem mogły być to rozmowy w celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów. Nad czym chcą negocjować, tego naprawdę nie wiem, ale być może chcą. Natomiast tego typu rozmowy nie mogą się odbywać kosztem mieszkańców, tym bardziej, że tak jak przepisy stanowią, ten teren powinien być terenem otwartym, bez względu na to, czy jest to własność prywatna, czy nie. Tutaj ogromny błąd zrobiły władze miasta, kiedy sprzedając tereny deweloperom o ogromnej powierzchni, nie zadbały o to, żeby zapewnić odpowiednią ilość ciągów komunikacyjnych. I tutaj właśnie przykładem jest właśnie osiedle Jasień, ale tych osiedli jest dużo więcej, bo też mamy sygnały od mieszkańców z Osowej,
że mamy ogromne tereny ogrodzone i tak naprawdę brak możliwości przemieszczania się swobodnego, żeby obejść to przejście, żeby skorzystać z innego dojścia do na przykład kolejki PKM, naprawdę mieszkańcy muszą pokonywać kilometry, nadrabiać kilometry drogi, żeby dotrzeć pieszo do kolejki PKM. Pani Joanno, też takie to samo pytanie do pani Ewy. No, jak to jest z tą substancją miejską i z tym poczuciem civitas? Jestem obywatelem miasta, tworzymy jako miasto wspólnotę. I teraz no, część miasta, jak osiedle, ogradza się i mówi, że jesteśmy tak jak gdyby osobno. No, ja rozumiem kwestie bezpieczeństwa, takiego zwykłego porządku, no ale to tak nie współgra z jakąś taką społeczną naturą człowieka. Jak pani na to patrzy? Jest jakby też konflikt interesów w pewien sposób, ponieważ z jednej strony ludzie posiadając jakby własne mieszkania, czy mieszkając nawet na wspólnym osiedlu, z jednej strony chcieliby się oddzielić, może niektórzy dla bezpieczeństwa, może też nie chcieliby, żeby ktoś im wchodził na ich teren, tak? Z różnych względów. Ale jest też kwestia jakby połączeń i dojść pomiędzy osiedlami, pomiędzy domami. I wydaje mi się, że to jest jakby głównym problemem, jest zamykanie połączeń, czyli jakby ścieżek, ciągów pieszych pomiędzy osiedlami. I w przypadku Jasienia i osiedli myśliwskich, jakby w sąsiedztwie Jasienia, ale też i w innych części miasta Gdańska, bardzo mocno, ogromne obszary zostały wygrodzone i już prawie, że nie ma wolnej przestrzeni, którędy można by przejść pieszo czy przejechać rowerem i pozostały tylko jakby drogi i ulice. I jednym z niewielu takich jakby, może miasto też myślę, że widzi ten problem, bo jakby w nowszych planach miejscowych są wygradzane ciągi. Są jakby z góry narzucane te tereny połączeń. Nie tylko do przejścia pieszego, ale też takie tereny połączeń ekologiczno-krajobrazowych. Pani architekt, tak się do pani zwrócę, bo jest pani kompetentną osobą w tej kwestii. No, ktoś, kto projektuje przestrzeń miejską i ją buduje, musi brać takie rzeczy pod uwagę. I tak sobie wyobrażam taki rozwój sytuacji. Powiedzmy, że miasto by powiedziało, dobrze, zamknęliście, jesteście sobie osobnym takim tutaj osiedlem. No to dobrze, rozwiązujemy umowę o wywóz nieczystości, ścieków. Wybudujcie sobie sami oczyszczalnie ścieków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, korzystają ci mieszkańcy z całości miasta, natomiast sami nie chcą, znaczy nie to, że nie chcą, nie, bo tutaj jest taka kwestia trochę niejasna. Te rozmowy muszą potrwać. No tutaj koleżanka też dzwoniła do pana prezesa, ale no, telefon jest wyłączony. I no, nie można tak chcieć korzystać z całości, a innym zabronić, że tak powiem, po prostu przejścia. Jak to architektura na to patrzy? Oczywiście przede wszystkim myślę, że nie można zabronić i wygrodzić ludziom dojść do innych terenów, tak? Albo to nie jest kwestia nawet tylko do osiedli, ale w przypadku, tutaj w tym konkretnym przypadku, jak już tu pani Joanna wspomniała wcześniej, to jest też dojście ludzi z jednej strony do szkoły, do przedszkola, a w drugą stronę to jest dojście do przystanku komunikacji miejskiej i to zarówno do autobusów, jak i do kolejki miejskiej, PKM-ki. Więc no, zdecydowanie nie można jakby zamykać ciągów pieszych, tak? I jakby
W planie miejscowym jest ten ciąg wyznaczony. I to jest właśnie zastanawiające, właśnie to jest bardzo zastanawiające, skoro to jest tam zapisane w dokumencie jest nawet. Dokładnie. Stan, że tak powiem, spis z natury też to poświadcza. I pytanie do pani Janny. Pani Janno, no ja rozumiem, to jest jakaś tam przestrzeń prywatna i trzeba rozmawiać, no ale w tym wypadku, skoro przepisy prawne mówią jasno, nie wolno ogrodzić, dwa, jest jeszcze teren cieku wodnego, który inne przepisy regulują, że również nie wolno tego grodzić, to dlaczego miasto, że tak powiem, o czym tu w ogóle negocjować, wezwać policję tak. I nakazać rozbiórkę tego? No, nie rozumiem takiej trochę takiego podejścia, no nie wiem, ktoś wyrzuci śmieć tak na ulicę i jest natychmiast mandat i bardzo dobrze. No ale tutaj ktoś sobie tak zrobi i co? I nic się tak nie dzieje? Władze miasta doszły do perfekcji w egzekwowaniu wszelkiego typu podatków od nieruchomości i wielu, wielu innych. Nie ma tutaj żadnej litości. Natomiast tutaj, gdzie mamy jasno postawione przepisy prawne, podejmuje się rozmowy negocjacyjne. Ja rozumiem, że być może i spółdzielnia mieszkaniowa chce się pozbyć tego terenu, chce jakoś wymóc na władzach miasta odkupienie tego terenu, żeby nie być odpowiedzialnym za jego utrzymanie czystości, czy odśnieżanie ścieżki, bo to są, wiadomo, są koszty. Ale tutaj chodzi, to takie negocjacje mogą być. Ja tylko przypuszczam. No, no tak, bo o czym tu inaczej tak negocjować? Tak, ale to nie może się odbywać szantażem i kosztem mieszkańców okolicznych osiedli, ale też i bezpieczeństwa dzieci, które tamtędy chodzą do szkoły. Także jak najbardziej panowie chcą rozmawiać, niech rozmawiają, ale absolutnie nie powinni dopuścić do tego i pozwolić na to, żeby ta furtka była zamknięta. Ja jeszcze wczoraj po tych rozmowach negocjacyjnych, które miały się odbyć w dniu wczorajszym, wieczorem się pofatygowałam sprawdzić efekty tych rozmów, bo oczywiście nie mamy jeszcze oficjalnego komunikatu ze strony miasta, więc pojechałam sprawdzić, czy furtka została otwarta. No, okazało się, że w godzinach wieczornych była jeszcze zamknięta, dlatego no, śmiem tutaj oświadczyć, że no, skuteczność władz miasta w egzekwowaniu przepisów prawa, obowiązujących przepisów prawa jest nieskuteczna. Pani Anna, no, a jak pani, też pani Ewa patrzy na ten problem i taka, no, taki argument, że chcemy się czuć bezpieczniej, dlatego się grodzimy. No, można to również no, w jakiś sposób zrozumieć. W jednym z miast w Rzeszowie miasto wybudowało co 20 metrów słup i kamera. W całym mieście co 20 metrów. Dosłownie nie ma żadnej przestrzeni, gdzie by, że tak powiem, można było coś uczynić zabronionego, aby to nie zostało nagrane. Czują się mieszkańcy bezpiecznie. No, w tym wypadku też są monitoringi, no i jest przede wszystkim od tego i Straż Miejska, no i Policja. Myślę, że czy tego typu grodzenie tak do końca tutaj pomoże? Czy to jest kwestia psychologiczna? Myślę, że na pewno też jest to kwestia psychologiczna i jakby z jednej strony rozumiem, że każdy ma prawo mieć to poczucie bezpieczeństwa i własności, tylko to nie może naruszać jakby interesów osób trzecich, tak? Czyli w tym wypadku jakby osób, które chcą przejść tą ścieżką. I myślę, że tu w bardzo prosty sposób w ogóle można by tą kwestię tak naprawdę rozwiązać, będąc w zgodzie z prawem miejskim, czyli z uchwałą Rady Miasta, bo jakby właściciel tych terenów, bo również ścieżka jest jakby na terenie prywatnym, tak? Natomiast prawo miejskie, plany miejscowe obowiązują zarówno właścicieli prywatnych, jak i państwowe tereny obejmują. Tak, to jest prawo dla wszystkich jakby. I jeżeli właściciel tych terenów chciałby się poczuć
jakby bezpiecznie, odgrodzić się nawet od mieszkańców Jasienia, czy tam jakichkolwiek ludzi przechodzących tą ścieżką, wystarczyło, żeby zrobił płot po prostu wzdłuż obok tej ścieżki, zostawiając wolny 3-metrowy pas terenu, bo 3 metry jest jakby ustalone w planie miejscowym. Natomiast inna jest jeszcze rzecz rzeczywiście sprzątania, dbania o ten teren, płacenia podatków, tak? No jest to taka rzecz może nie do końca rzeczywiście w pewien sposób uczciwa wobec ludzi prywatnych, że po ich terenie ktoś chodzi, niekiedy ktoś im na śmieci i być może, że miasto takie tereny właśnie przy ciekach wodnych, a tu jeszcze oprócz tego jest to teren infrastruktury ekologicznej miasta, zwany OSTA, teren tej ścieżki. Może miasto powinno po prostu odkupić te tereny od właścicieli. Niezależnie kto jest jakby właścicielem, czy państwo, tak, czy miasto, czy właściciel prywatny, to jakby i tak obowiązuje go prawo. No w tym wypadku właśnie jest widać, tak, widać w tym wypadku, no jest konflikt. Myślę, że potrzebna tu jest też taka roztropność, otwartość, taka po prostu no też miłość między ludźmi, społeczna akceptacja, no bo po prostu będzie wszystkim łatwiej. Dziękuję paniom za udział w naszym programie. Dziękuję serdecznie. Przypomnijmy, gościliśmy panią Joannę Cabaj, byłą radną miasta Gdańska, oraz panią Ewę Kruszyńską, mieszkankę osiedla Jasień, architekta. Ja dziękuję również państwu za uwagę. Był to program Po stronie prawdy. Kłaniam się, Adam Ślusarski.